Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Sierżant. W dzisiejszym odcinku robimy taką kontynuację zwiedzania opuszczonego szpitala. Tego, co to ostatnio mieliście dwa urbeksy nocą, teraz macie kolejną część, myślę, że najdłuższą z tych wszystkich. Mianowicie zeszliśmy na dół, tak jak wam obiecywałem w poprzednim odcinku. Tak właściwie w jeszcze dalszym. Wejście. Zamknięte. Dobra. Schodzimy na dół. Uwaga, stopień. Gabinet fizykoterapii. Czynny 7.12. Rejestracja 7.15. 11.30. Tak więc jesteśmy teraz w gabinecie fizykoterapii. Z tego co widzę, to nie ma tutaj niczego szczególnego. Tutaj jakieś takie tradycyjne sprzęty. Zlew, drabinka. Też nic szczególnego. O, za to tutaj mamy ciekawą salę. Panuje w niej niesamowity klimat. Sama sala jest dosyć wysoka, przez co echo się ładnie w niej roznosi. Ale najfajniejsze to jest ta budka tutaj, co widzicie. Wow. Z tymi wizjerami. Pewnie recepcja, tudzież rejestracja. Tu mamy mapę. A tu jakieś drzwi. Drzwi do interesującego pomieszczenia. Patrzcie, drukarki, jakieś papiery i cała rupieciarnia. O kurka. Dobra, jesteśmy w środku. Mała komóreczka, ale patrzcie, jakie znaleziska. Oho, lampka mi zgasła. Dobra, świeci. Wow. Pozwolę sobie wyciągnąć. Ale tu panuje klimat. Książki, jakieś papiery. Dokumenty. Słuchajcie, pozwolę sobie trochę tutaj. O, tu nawet jakieś chemikalia widać. Dobra, zasłonię twarz może. Pozwolę sobie tutaj trochę poszperać. Zobaczymy, co tu znajdę. Tak, spadł mi telefon. Dobra, jestem z powrotem.
i mamy. Widzieliśmy, co jest na górze. Więc teraz idziemy pozwiedzać dalsze części. Tylko że takie dalsze części bardziej oświetlone. Wow! Spójrzcie na to. Co to jest? Jakaś sala chirurgiczna czy coś? Albo kuchnia? Nie wiem, no spójrzcie, tam jest odprowadzenie wody jakby. Tutaj też. Tu jakieś stoły. Drzwi nie ma, żeby sprawdzić, co tu było. Boks naprawiającym wstęp uzbrojony. Niepracującym wstęp uzbrojony. No, ja teoretycznie teraz pracuję. Taka moja praca w końcu, co nie? Nagrywam dla was urbexy. Spójrzcie, mamy wyciąg windy. Tej takiej małej windy. Puh, zamknięty. Tam do góry macie jakiś mechanizm. Możecie zobaczyć. Wydawanie leków. Apteka. Toaleta. No, klasycznie. Dobra, zmywam się na wyższe piętro. Bo wiem, że tam gdzieś powinny się kryć sale operacyjne. A tu mamy magazyn chemikali. Bez chemikali na szczęście. Laboratorium technologiczne. Jak wygląda laboratorium? Bardzo podobnie do wszystkich pomieszczeń. Nie ma co. Dobra. Latarkę chyba udało się jakoś doprowadzić. Właściwie sama się doprowadziła do stanu w miarę używalnego. Więc możemy zejść tutaj na dół i pokazać wam dokładnie te piwnice. Tak, wiem, odcinki z piwnic już były. Ale jednak były to odcinki nie z takich piwnic. Ponieważ takie piwnice jak te to się rzadko kiedy wow, zdarzają. Tu mamy jakieś większe urządzenia elektryczne. Prądotwórcze lub jak zwał, tak zwał. I uliczka, dróżka zakręcająca pod schody. Spójrzcie, tutaj mamy tą windę, która była tam u góry. Tu mamy tą windę na dole, ale tutaj śmierdzi. O. Czyżby kotłownia? Nie wiadomo. Trochę ciężko stwierdzić. O, a tu mamy też windę. Kolejną. Taką na jedno piętro. Tutaj też ostatnie pomieszczenie. I koniec.
Na każdych prawie drzwiach tutaj jest widnieje napis palenie zabronione. To znaczy, że możliwe, że coś tutaj się takiego działo. Co faktycznie wymagało tego zakazu palenia. O, tu z tego co widzę mamy jakieś sale przypominające nareszcie sale szpitalne.